dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Skymer. To jest kolejny odcinek Google Jady, czyli Google Feud naszego teleturnieju internetowego, gdzie zgadujemy, co najczęściej w dzisiejszych czasach wyszukują internauci. Poprzedni odcinek wam się wystarczająco spodobał, więc robimy kolejny i oczywiście jeszcze minęły 2 miesiące, więc niektóre wyszukiwania pewnie by się również zmieniły, więc zobaczmy sobie w dzisiejszym odcinku, co ludzie wyszukują i jak bardzo są niektórzy powaleni w głowę. Czemu ludzie lubią Fortnite'a? Dziwne. Czemu ludzie lubią Among Us? Dziwne, bo ja sobie zadaję to pytanie! Czemu ludzie lubią rzeczy 18+? Nie! Czemu ludzie lubią stopy? Byłam w miarę blisko. Miałam sen o byciu... ptakiem? Nie ma. Dziewczyną? Chłopakiem? Nie. O byciu w ciąży! Byciu w ciąży, byciu porwaną osobą, byciu w ciąży z bliźniakami, o byciu na ślubie, o byciu zestrzelonym, w ciąży z chłopcem, o topieniu się, o byciu w samochodowym wypadku, sen o byciu ściganą osobą i sen o byciu w więzieniu. To może ja tak trochę polecam osobom, które miały te sny, pospać sobie trochę dłużej, bo chyba za mało śpicie, macie koszmary. Ale poniekąd nawet częściowo rozumiem te sny, w sensie bycie w ciąży, bycie zastrzeloną osobą, ale nie powiem, że to były koszmary. Żebyście sobie nie pomyśleli dziwnie, chodzi mi o fakt, że w moim śnie, gdzie mnie ktoś postrzelił, to ja mogę w sumie powiedzieć wam mój sen, gdzie to się zdarzyło. To było tak, że ja sobie jadę do szkoły, potem nagle autobus stoi i wychodzi gościu, kierowca, bo jakaś babka miała problem i potem babka wzięła, wyciągnęła pistolet i zaczęła strzelać. A dlaczego ja się z tego śmieję? Dlatego, że potem, jak już wszyscy ludzie ucieknęli z autobusu, to ja wspinam się na górę autobusu i jadę na górze, kuźwa, nie wiem, do kładki. W końcu udało mi się uciec i idę sobie do domu, ale ogarnęłam sobie, że trzeba było przynajmniej zrobić jej zdjęcie czy coś, no to wracam się tam, ona tam dalej była, chciała już tam ludzi bardziej ogarniać. To robię jej zdjęcia i wtedy znowu uciekam, ale ona mnie chyba wtedy zauważyła, więc uznałam, że pójdę sobie, znowu ucieknę tam do tej kładki, ale wyjątkowo ściągnę okulary, pójdę może inną drogą, żeby mnie nie zauważyła, a ona mnie i tak zauważyła, strzeliła i... To był sen. A dlaczego nie chciałam zadzwonić na policję podczas snu? Dlatego, że już wtedy uznałam, że by mnie policja nie uwierzyła, że ja jechałam na górze kuźwa autobusu. Tak to jest, jak się śpi kuźwa maksymalnie 5 godzin w ciągu dnia. Za dużo YouTube'a! Jestem zbyt grubą osobą, żeby jechać na kolejce górskiej? Niektóre osoby akurat mają z tym problem, zaskakująco nie. Jestem zbyt dużą osobą, by zmieścić się w moich ubraniach? O! A nie, by nosić słodkie ubrania, no to już chyba raz było. Jestem zbyt grubą osobą, by jeść, by się poruszać, albo by mieć kuźwa chłopaka, kto będzie mnie kochał bez względu na to, czy jestem grubą osobą, czy nie. Jestem zbyt grubą osobą, by się podetrzeć? Ja rozumiem, że niektóre osoby mają aż tyle mięśni, żeby swoich pleców własnych nie dosięgnąć, ale żeby być tak grubą osobą, żeby wsadzić sobie kuźwa tam rękę, się podetrzeć? Oj, to znowu, żeby się podetrzeć. I tutaj znowu, podetrzeć się z przodu do tyłu. Zbyt dużą osobą, żeby być w samochodzie bez nikogo? Akurat dobrze wtedy, żeby ta osoba była w samochodzie bez nikogo, w sensie bo by się pasażer po lewej stronie, czy tam prawej nie zmieścił. Chyba, że może chodzi o fakt, że ta osoba jest aż taka duża, że nawet przy kierownicy się nie może zmieścić, nie może samochodu prowadzić, to musi z tyłu siedzieć i ktoś inny musi prowadzić. Udało mi się zjeść całe, nie wiem, kuźwa, wiatro Nutelli, bo są takie. Zaskakująco nie. Udało mi się zjeść całą butelkę Tabasco. Udało mi się zjeść, nie wiem, całą kuźwa puszkę Coca-Coli, bo jesteś tak dużą osobą, że nawet nie umiesz pić ani przełykać, tylko jesz od razu. Udało mi się zjeść całą pizzę, całe ciasto, całego arbuza. Ale nudne odpowiedzi, naprawdę? Jak se kupię pizzę kuźwa 22-centymetrową średnicę, to też se ją całą zjem! Ale mi to kuźwa wyczyn! Weźmy sobie kategorię kulturę. O, Star Wars, Gwiezdne Wojny jest martwe. I to na najwyższym poziomie. Gwiezdne Wojny są przereklamowane. O, jest na drugim miejscu! Gwiezdne Wojny są zniszczone. Na czwartym miejscu! Gwiezdne Wojny, czy jest to legalne? Gwiezdne Wojny są westernem? Gwiezdne Wojny są złe? Gwiezdne Wojny są Disneyem. Aha. Czemu moja złota rybka nie żyje? Nie. Czemu moja złota rybka nie daje mi 3 życzeń. Czemu moja złota rybka nie je? O! Jest coś! Czemu moja złota rybka nie działa? Nie ma! Czemu moja złota rybka nie chce, żeby było więcej złotych rybek? Nie ma! Czemu moja złota rybka jest czarna? Biała? Pływa do góry nogami? Pływa bokiem? Jest czerwona? Czemu moja złota rybka tonie? Czemu wycofali? PewDiePie'a? Nie. Fortnite'a?
Nie. Chciałoby się. Ninja? Nie. Kurde, co może być? Takie przyziemne bardziej. Czemu wycofali mnie? Może też nie. Czemu wycofali psi patrol? Co? To jest na pierwszym miejscu? Czy możesz usmażyć na głębokim tłuszczu, kurde, jak Chińczyk psa? Nie. Jajko. O, jest takie miejsce. Może od razu już kurczaka z KFC w panierce usmażonego? Nie ma. Może wodę, bo podobno też się da, ogląda się Galileo, to się wie, że takie rzeczy można zrobić, ale nie ma. Czy można smażyć na głębokim tłuszczu z oliwą z oliwek? Naprawdę? W ogóle fajne jest też pytanie, czy można smażyć na głębokim tłuszczu z kuźwa olejem roślinnym. Jakby ktoś nie wiedział, olej rzepakowy jest roślinny. Również czy można smażyć na głębokim tłuszczu zamrożone nóżki, właściwie skrzydełka od kurczaka oraz zamrożone frytki. Po 3 miesiącach pracy na McDonaldzie oraz używaniu frytkownicy mogę ci powiedzieć, że tak. Sprzedałam wszystkie swoje gry? Nie. Meble? Nie. Skiny z Fortnite'a? No bądźmy szczerzy, na tym akurat można trochę zarobić. Nie. Udało mi się sprzedać wszystkie moje pieniądze. Jak można sprzedać pieniądze? Mój najlepszy przyjaciel jest youtuberem? No oczywiście, czy już nie jest przyjacielem twoim? Dziewczyną? O, jest. Może chłopakiem, chociażby to było pewnie oczywiste, no oczywiście. Mój najlepszy przyjaciel jest patologicznym kłamcą. Co jest najlepszym rodzajem, nie wiem, kobiety? Oczywiście, że nie. Rzeczy 18 plus? Nie. No to kuźwa, co ja mam się pytać? Netflixa? Nie. Jaki jest najlepszy rodzaj wody do picia? Kuźwa, pij z kranu. Czy psy mogą nauczyć się mówić? Sikać we właściwym miejscu? Nie. Czy psy mogą nauczyć się zamknąć japę, kiedy nagrywam? Zaskakujące pewnie nie. O kuźwa, już teraz pies drapie w drzwi, zajebiście. Znaczy, pragnę zauważyć, że nie chodzi o drzwi w moim pokoju, bo chwilowo takich nawet nie mam. Chodzi mi o drzwi wejściowe do mieszkania. Czy nadal możesz kupić, nie wiem, RTX-a 2080 Ti? Bo zaraz ludzie wyprzedają, bo będą kupować, kurde, 3000, nie ma. Czy nadal można kupić sobie Coca-Colę cynamonową? Kurde, szkoda. Jeżeli oglądaliście jeden z odcinków amerykańskich słodyczy, to wiecie, że ja bardzo lubię Coca-Colę cynamonową. Ostatnio 3 mi się udało zamówić. Niestety to jest limitowana edycja, więc coraz rzadziej można je zamówić. Ale być może jest to mała podpowiedź, jeżeli chodzi o inne 2 filmy, jakie planuję. Hym, hym, hym. Czy możesz dalej kupić Fortnite na iPhone'ie? Nie ma. Czy możesz dalej kupić magnetowid? I to najlepsze, to jest na drugim miejscu, jak dużo ludzi musiało to wyszukać, żeby kurde magnetowid, odtwarzać kaset, był aż tak jeszcze popularny. Albo czy może dalej kupić mentolowe papierosy? No boję się, że w Polsce chyba nie i moim zdaniem dobrze, jakby zbanowali wszystkie papierosy, ale kogo to obchodzi? Kurde, papierosy szkodzą, usuwają jedne papierosy i dają na pudełka papierosów miliard różnych obrzydliwych zdjęć. Ale po co wycofać kompletnie papierosy, skoro są aż takie złe? Trzeba zarabiać, kuźba, na podatkach! Moje stopy pachną jak stopy. Nie działa. Moje stopy pachną jak grzyby. Nie. Jak skarpetki. Nie. Chrupki? Aż chcę zobaczyć, jakim cudem w ogóle. Czemu moje stopy pachną jak Doritos? Kuźwa, ja tak chcę! Moje stopy pachną jak chrupki kukurydziane, popcorn, Cheetosy, chleb, ser parmezan, czosnek. Ja rozumiem, że niektóre osoby mają fetysz do stóp, ale kuźwa, gdzie możesz sprzedać nerkę? Nie ma. Może iPhone'a, jak już ci się iPhone znudził, chcesz nerkę z powrotem? Też nie ma. Gdzie możesz sprzedać meteoryt? No to dobrze radzę do muzeum. No to akurat będzie najlepsze pytanie, żeby podsumować pewnie ten odcinek. Google, czy jesteś głupi? Na 3 miejscu, więc pewnie tak. Google, a może udało ci się coś wypić przed odcinkiem? Nie? Nie, jednak nie. A może coś zapalić? Nie? Też nie. Google, jesteś tu? Google, słuchasz mnie? Google, jesteś moim przyjacielem? Google, czy tutaj jesteś? Google, czy jesteś dziewczyną? Czy jesteś gruby? Czy jesteś głupi? Czy jesteś chłopcem czy dziewczynką? Google, czy jesteś mądry? Hej Google, czy jesteś głupi? Ale
dobra, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym filmie i czy chcecie kolejne odcinki z Google Jady. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał i zostać wymienionym w następnym odcinku, to zapraszam do donatowania w linkach w opisie. Jeżeli nie chcecie przegapić innych filmów, które pojawiają się w środę i sobotę, to zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem. Tu tam macie inne fajne filmy do oglądania. Zapraszam mojego Facebooka, link w opisie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych produkcjach. A idę spać, bo jest kuźwa w 10:30.